środku. Psują nam się, znaczy odkleja nam się te myski teraz. Kamienista, trochę ciężko się wjeżdżało na muwerze, ale i już widać baseniki. Uważajcie na tą papryczkę. 3-4. Cześć! Zaczynamy nasz kolejny wyjazd wakacyjny. Jesteśmy na pierwszym postoju w Węgierskiej Górce. Sylwia przebiera dzieciaki w piżamki, żeby potem było łatwiej je przenieść. A my sobie sprawdzimy koła w tym czasie. Siadasz już? Modela już gotowa. Baja. No, baja, baja. Spoko. Trochę ciepłe. Na przyczepce. Okej. Jeszcze chodźcie lodówkę, zobaczymy, czy coś nie... czy nie wyleciała. A, ona się przesunęła się. Tu ciemno, nie widać, później wam pokażę. Poświecisz? O, tutaj posieć. Przesunęła się, ale w drugą stronę. Nie pomyśleliśmy. O tym nie pomyśleliśmy, do ściany poleciała. Ja się mogę to. To się później włącza, ja tata ci pokażę, pilotem. Chodźcie, jedziemy dalej. Dzień dobry, wyjechaliśmy, jesteśmy w Sarwarze koło Term i teraz idziemy na kemping zapytać się, czy można się wcześniej zameldować. Cześć. Tu jest taki parking dla przyczep i kamperów należący do tego kempingu. Tutaj w nocy sporo stało przyczep i kamperów, my tam stoimy. A tutaj już są termy z tej strony. Bardzo dużo ludzi dzisiaj, sobota, przyjechało. A tutaj już jest kemping. Także idziemy teraz zapytać się, czy możemy wjechać wcześniej na kemping. Załatwione, możemy wjechać wcześniej. Miła obsługa. Także pakujemy się i wjeżdżamy. A jeszcze dostaliśmy takie notatki, plan kempingu, opaski, żeby wejść na baseny. No pan powiedział, że pomimo tego, że jest dużo ludzi, to tam w środku też jest ludzik. Jeszcze spotkaliśmy Polkę, która dzisiaj się wymeldowywała i też mówi, że świetne miejsce dla małych dzieci. Zobaczymy, jak jest naprawdę. Wjeżdżamy na kemping. Co? Psują nam się, znaczy odkleja nam się te myski teraz. I tutaj zrobiliśmy tymi spinaczami takimi do papieru. Za mały spinacz. Za mały spinacz? No, pomyślimy. No pomyślimy później, może gdzieś się dokupi. I to się bardziej sprawdza niż ta taśma klejąca. To co, możemy wjeżdżać. Zamówiłem najbliżej placu zabaw, jak się da. Będzie spokój z dziećmi. Tutaj pan mówił, że jest dużo osób, ale dużo osób dzisiaj wyjeżdża. Ale spory ten kemping. Tutaj? To jest nasze? Nie wiem. Tak? 66? 66, no. Dobra. Patrzcie, jaką aplikację znalazłem. Pokazuje, o których godzinach, gdzie będzie znajdować się słońce. Ponieważ my nie mamy daszka, nie rozkładamy daszka, nie chce nam się, bo mamy tylko przedsionek. A tutaj zostajemy tylko dwie noce. Także patrzyliśmy, w którą stronę najoptymalniej będzie się ustawić. Wychodzi tutaj, że po południu słońce już będzie z drugiej strony. Numer 66. Całkiem spora, przestronna, kamienista, trochę ciężko się wjeżdżało na muwerze, ale na szczęście muwer dał radę. A najważniejsze w tej całej parceli było to, że zaraz obok jest plac zabaw. Na kempingu są takie europejskie te wtyczki. Ja mam taką przejściówkę, także nie zapomnijcie wziąć swojej. Słupek jest zaraz w rogu parceli. No i jeszcze przy okazji się okazuje, że mamy wodę. A to co, zrzutnia? Ciekawe. To chyba do szarej wody też jest. Nie wiem, muszę zapytać na recepcji, bo chyba to nie jest do kiperka. Chyba do szarej wody. Fajnie. Pierwszy raz jestem na takiej parceli, gdzie jest woda i zrzutnia szarej wody. Trochę kempingu, czyli tędy żeśmy wjeżdżali. Tam na końcu tej drogi jest recepcja. Jedziemy tutaj i tutaj jest plac zabaw i stoi nasza przyczepka. Parcele, jak widać, takie całkiem przestronne. Podłoże takie żwirkowe. Myśmy nie rozbijali żadnej markizy ani przeciąga, także nie wiem, czy się łatwo wbija śledzie, czy nie. Jest też, jak widać, segregacja śmieci. I tutaj takie ciekawe miejsce, taki przejazdowy punkt zrzutu szarej wody. O, tutaj się można podjechać kamperkiem i zrzucić sobie szarą wodę. Wjeżdżając po prawej stronie mijamy takie budyneczki i tutaj na przykład w tym znajduje się taki aneks, gdzie zmywa się naczynia. Natomiast tych tutaj po lewej są toalety i prysznice. I to są jakby pierwszy zespół aneksów na tym kempingu. Jak widzicie, jest dosyć sporo miejsc, aczkolwiek jest przed godziną wjazdową. Wiele załóg wyjechało, ale rano było pełno. No i tutaj od wjazdu, jak żeśmy wjeżdżali w lewo, jest nasza alejka.
i tą naszą alejką idzie się do basenów. Ale po drodze również też są sanitariaty, które Wam zaraz pokażę. My stoimy na parceli 66 i przez naszą parcelę, zresztą nie tylko przez naszą, ale można dojść do placu zabaw, który jest tutaj, taki malutki, skromniutki. A tutaj jest taka ścieżka, którą idzie się do drugiej części, do drugiego zespołu sanitariatów. O, tam na dół jak zejdziemy, tam również są sanitariaty, tam są prysznice i jest tam też zrzut toalety chemicznej. Słuchajcie, nie będę chodził i nagrywał kibli i prysznicy, bo jakoś tak to dziwnie jest, zaufajcie mi. 5 punktów na skalę 6. Naprawdę ładnie, czysto i widać sprzątane. Idąc dalej tą ścieżką, dochodzimy do bramek, które tam już są widać z tyłu i one prowadzą bezpośrednio na baseny. Tu już po lewej jest płot, gdzie widać leżaczki, teren spa, czyli basenów, gdzie ludzie sobie odpoczywają. A tutaj są bramki i już widać baseniki. Do kempingu też należy hotel, który tutaj jest i ma wspólne wejście na baseny, z tego co widziałem. Także teren kempingu całkiem spory, parcele dosyć przestronne. No fajne miejsce, podoba nam się. I tyle, za chwilę idziemy na baseny. No spróbuj. Nie da się. No jeszcze raz, no. No i przechodź. Przechodź, pchnij. A on nie ze mną. Pięknie. No dobra, jak widzicie, wchodzimy na baseny. O, tam dla Oli jest ta zjeżdżalnia chyba, co? No to po prawej. Nie? A ludzi całkiem sporo? Jakby ktoś zapomniał, dmuchańce też są. Jaki jest wejście do drugiej, wiesz? Knajpki. Tam boiska. Natalia, które wybierasz? Takie? Czy tutaj statki jakieś pirackie? No teren dosyć spory, prawda? Co trochę restauracje, baseny. Tutaj też są baseny pod dachem. W razie niepogody i jakiegoś wiatru zimnego. Taka pani mi mówiła, spotkana Polka, że można się schronić pod dachem tutaj. Ale są takie zwykłe już baseny. Wróciliśmy z basenów. Na obiad żeśmy sobie dzisiaj wzięli langosze. Są takie ich placki narodowe, jak to nazwać, bardzo dobre i smaczne i zapychające. No, pyszne. Chyba pyszne? To smakuje jak nasz pączek. Bardzo zbliżony smak, ale bardzo dobre. Mięciutkie i pyszne. No to spoko. Smacznego? Aha, jeszcze kosztowało to... Ten kosztował 900 forintów, a tamten 1100 forintów, ponieważ ten jest z serem, a ten jest jeszcze ze śmietaną. A 1000 forintów to jakieś 13 zł. Takie lody będziemy jeść? Takie chcemy? Które chcesz? Dobra, takie kuleczki. Dobrze. Czekoladowe. Smakuje ci? Niedobre. Niedobre to jest? Mamy takie gumy kulkowe. Ja mam gumę balonową. Ola ma czekoladę. A Natalka ma cytrynówkę. Co chcesz? Zamienić się chcesz? Dobra, chodź, masz. Mogę, to my jemy lody. Jedna taka porcja 600 forint. Cześć. Wybraliśmy się na spacer na zamek. W tej miejscowości znajduje się zamek. A przy okazji testujemy nasz nowy nabytek. Wózek plażowy, ale taki bardziej niż plażowy, ponieważ z funkcją i z możliwością przewożenia dzieciaków. To jest dla nas. Dla was, dla was. Jak już go tak potestujemy troszeczkę bardziej, to wtedy damy wam znać, czy się opłaca, czy się nie opłaca. No i jak jest. Póki co wrażenia bardzo fajne. Lekko jeździ. A tymczasem idziemy oglądać zamek.
No, jak się podjeżdża pod krawężniki, trzeba podciągać. Nie wiem, wydaje się być zamknięte. Nic za bardzo tutaj nikogo nie ma. Także idziemy dalej zobaczyć. Do 17. Do 17. A Google mówi, że do 20. Nie. Aha, i w środku nie, może. In Juli und August bis 20 Uhr. No, widzisz, o 20. Czyli tutaj jest takie wystawy, jak to kiedyś mieszkano. Coś się dzwoni. Zaraz odbiorę. A tak wygląda ten zameczek z tej strony. To całkiem niezły. Szkoda, że to muzeum zamknięte, bo tam na zdjęciach i później jeszcze w internecie sprawdziłem, to naprawdę fajne zbiory są. I opinii jest dużo takich polecających, że naprawdę warto tutaj przyjść i zobaczyć. I park ładny. No szkoda. Po drodze znaleźliśmy Lidla, także zrobimy sobie zakupy. Takie pierwsze węgierskie. Papryki do wyboru, do koloru. No ładne. Ten tak na mnie ładnie patrzy. Są też winka, jest okej. Okay. Patrzcie, jakie jakieś chyba szoty. Zakupy zrobione. Mamy na grilla. Parę lokalnych napojów. No i lody. No to zaczynamy grillowanie. Mamy dzisiaj paprykę, pieczarki. Tam druga papryka, ale Ola sobie wcina już na syrowo. Sylwia sobie będzie robić sałatkę z pomidorków. A ja tutaj mam te paluszki. To są paluszki, przetłumaczyłem sobie, to są paluszki serowe z wołowiną. A to jest ser taki czosnkowo-paprykowy. Jego też się gliuje, tylko ja go przeciąłem na pół, żeby były dwa takie płaty. I dzisiaj będziemy grillować na grillu elektrycznym, bo jak pewnie pamiętacie z poprzedniego filmiku, nie udało mi się nabić butli ani kupić tej Nano Gaz, więc przyjechaliśmy z 3 kg butli. No i żeby nie ryzykować, stwierdziłem, że wezmę elektryka. Kilka. Tyle? Jeszcze. Już. No. O, przywarło. A tak się zrobił ser. Ser bardzo dobry. To? Pikantne. Nie wiem, co to jest. No czuć ser, ale takie. Może lepiej nie wiedzieć. I tym akcentem zakończmy dzisiejszy dzień. Do jutra, cześć. Powiedz cześć. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Wczoraj w nocy była mega burza. Na szybko żeśmy musieli chować wszystko do samochodu. Zlało strasznie. No i jeszcze nam brakło wody, żeby było śmiesznie. Także od rana trochę roboty jest. Chodźcie. To są takie osłony z Alufoxa. Stosujemy już kilka lat i powiem wam, że naprawdę robią robotę. A mocujemy je na takie spinki do papieru. No dobra, wszystko zrobione. Jemy śniadanie. I lecimy na basenę. Cześć! Już jest prawie 18. Przyszliśmy sobie po raz kolejny na baseny i odkryliśmy taką jeszcze salę dla dzieci jedną, która też mają sztuczną falę swoją. A co ty robisz? Bawimy się! Patrzcie jeszcze, co tu je mamy. Ola się zaparza jak herbatka. Cię. To wystraszyłaś się? Jeszcze raz? To tu leje. To leje, tatę. Ona do nas wjechała. Ale fajnie tutaj jest. Dużo rzeczy dla dzieci. Polecamy. Fajne, fajne miejsce. Wyszliśmy już z tej strefy dla dzieci. Wyszliśmy znowu na rzekę. Tu jest dużo bardziej ciepła woda. Dobra. My robimy kółeczka i widzimy się na kempingu. Cześć! Dzisiaj znowu grillujemy, zresztą tak jak zawsze na wakacjach. Dzisiaj jeszcze musiałem na szybko skoczyć do sklepu, ponieważ nie wzięliśmy musztardy ani ketchupu, żadnych przypraw z domu, zapomniałem. Natomiast dokupiłem już takie pasty, taka czosnkowa, gulaszowa.
Tu mi Olka zabrała taką, tą to widać w Polsce, taka paprykowa. Całkiem niezłe smaki, tych dwóch jeszcze nigdy nie próbowałem. I jeszcze do tej kiełbachy, co wczoraj kupiłem, kupiliśmy taki ser do grillowania. No, ser do grillowania. Także, aha, do picia mamy napój lokalny z czarnego bzu. Powiem wam, że bardzo dobry, nieźle smakuje. Natomiast uważajcie na tą papryczkę. Sylwka mnie zrobiła w konia i nie idzie tego przepić. Takie ostre. Otwaram tą pastkę tę czosnkową. Dobra. Sprawdzimy, jak to smakuje. O, już wystarczy. Dziękuję ci. Urany Julek. Czosnek jakby zmielony z solą. Ale spoko. A, do pomidor myślałem, że tak spróbujesz. Kiełbaski zrobione. Teraz serek. Jemy, zmywamy, idziemy spać. Rano już się stąd zbieramy, jedziemy nad balaton. Także to już będzie na wszystko w tym vlogu. Do zobaczenia. Cześć.